Wszystkie księżniczki Disneya były kiedyś dziećmi i chodziły do przedszkola. Nasz kanał Lalilu pokaże Ci, jak łatwo stworzyć całe przedszkole papierowych maluchów. Odrysuj księżniczkę Tianę. Możesz pobrać szablon lalki z opisu pod filmikiem. Odrysuj ręce aż do ramion osobno od całego ciała. Teraz będą mogły się poruszać. Zrób podobnie z nogami. Udekoruj sukienkę w grochy. Pokoloruj Tianę kredkami. Pomaluj włosy markerem, by wyglądały na bardziej intensywne. Gdy skończysz z kolorowaniem korony, pokryj ją białym klejem i posyp złotym brokatem. Nałóż pomarańczowy do krawędzi shortów, by dodać rysunkowi przestrzenności. Naszej lalce została tylko zielona koszulka. Wytnij. Nie zapomnij o częściach ciała. Zrób otwory w łokciach głównego elementu i w ramionach. Włóż mocowania z brązu w otwory. Otwórz je używając pensety. Przyciśnij palcami tak, by były bezpiecznie zamocowane. Zrób podobnie z nogami. Zakryj łączenia akrylową farbą. Jesteś bardzo cierpliwa, Tiano. Oto cukierek dla Ciebie. Zobaczcie, kto pojawił się w naszym przedszkolu. To Rozpunka. Przerysujmy jej kontury. Pokoloruj części ciała na beżowo. Dodaj cieniowanie ołówkiem. Zrób włosy Bobasa na żółto i tęczówki oczu na zielono. Popraw paski na spódnicy fioletowym markerem. Wypełnij przerwy na fioletowo. Koszulka będzie różowa. Zrób kołnierz na fioletowo. Kiedy wszystkie elementy będą pokolorowane, możemy zabrać się za wycinanie naszej księżniczki. Zamocuj ręce i nogi. Jest taka słodziutka! Pomaluj rękawki na niebiesko i posyp brokatem tego samego koloru. Pomaluj mocowania z brązu na beżowo. Następną księżniczką jest Arielka. Dodaj klapki na ogonie z płetwą tak, by nasza księżniczka mogła stać się syrenką bez czarów Urszuli. Pomaluj ciało księżniczki. Jej oczy będą miały kolor akwamaryny. Zrób brwi i włosy na rudo. Zrób linie wzdłuż włosów tak, by wyglądały na bardziej realistyczne. Wycieniuj górę stroju fioletowym markerem. Nałóż niebieski jako pierwszą warstwę sukienki. Następnie zieloną i dodaj cieniowanie do boków niebieskim markerem. Pokryj ogon kolorem turkusowym. Podkreśl cienie jasnozieloną farbą. Odrysuj linię na płetwach niebieskim markerem. Teraz możemy wyciąć naszą syrenkę. O czym rozmawiają dziewczyny? Arielka mówi, że ma dziś padać. Tiana odpowiada, że nie ma się czym martwić tak długo, jak mają kalosze. Serio? Wybierzmy stylowe kalosze dla naszych lalek, a co lepsze, zróbmy je samemu. Odrysuj stopy na wzorzystym papierze. Dodaj klapki do butów. Popraw kontur pisakiem. Zrób grube linie na podeszwach.
Wytnij kalosze i przyciśnij klapki z tyłu papierowej lalki. Dziewczyny wyglądają bardzo stylowo i już nie muszą martwić się przeziębieniem. Co by tu zrobić z naszymi fryzurami? Odrysuj kontury księżniczek na kolorowym plastikowym folderze. Możemy wyciąć płaszcze przeciwdeszczowe dla naszych lalek. Arielko, spójrz! Ten bardzo ci pasuje. Teraz nasze malutkie księżniczki są gotowe na każdą pogodę. Chodzenie na spacery jest ważne, ale nie możemy zostać tylko przy tym. Przenieśmy się do budynku przedszkola naszych lalek. Potrzebujemy ręcznie robionej tekturowej kartki i czerwonego papieru. Nałóż kleju w sztyfcie do krawędzi tektury. I dodaj papier. Jeśli coś wystaje, możemy odciąć to nożyczkami. Zrób tak samo z drugimi drzwiami. Naszkicuj bramę na wzorzystym papierze, przetnij na pół i przyklej do ściany. Teraz będą mogły się otwierać. Odrysuj kafelki szarym markerem. Dodaj cieniowanie i tekturę tym samym kolorem. Dodaj podświetlenia i wgłębienia białym żelowym pisakiem. Narysuj i wytnij krzak. Pomaluj na zielono i jasno-zielono farbami i akwarelami. Udekoruj ściany przedszkola wyciętymi kwiatami. Znak musi oddzielić przedszkolaków od reszty. Dodaj wydrukowaną etykietę do obu stron bramy. Zawiś dekoracyjny zamek na bramę przedszkola. Użyj kleju na gorąco, by dobrze go zamocować. Otwieramy bramy, fanfary. Co? Ściany są puste. Wrota chyba otworzyły się za szybko. Dodaj wzorzysty papier na ściany. Przyklej różowy papier piankowy do spodniej krawędzi ściany. Odetnij nadmiar. Złóż arkusz niebieskiego papieru piankowego. Przyklej od wewnątrz pasek papieru piankowego. Przyklej zwinięty prostokąt do środka zewnętrznej ściany. Narysuj dziurkę od klucza cienkopisem. Popraw nacięcie na drzwiach szafek za pomocą pisaka. Narysuj kilka półek wewnątrz. Dodaj naklejki jako zabawki. Zamocuj szafki na głównej ścianie. Dziewczyny ruszają na zajęcia. Każda z księżniczek ma swoją własną szafkę. Narysuj pasującą zabawkę dla każdej z nich. Pomieszczenie z szafkami jest gotowe. Narysuj poprzeczną linię na czerwonej tekturze. Odrysuj linię pisakiem i stwórz teksturę drewna. Oddziel boczną ścianę pionową linią. Umieść papier z drewnianym deseniem wzdłuż linii, które właśnie narysowaliśmy. Przyklej naklejki jedzenia na wysokich półkach. Są wysoko, więc dziewczyny nie zepsują swojego apetytu słodyczami. Ptaki stworzą przytulną atmosferę i będą doglądać stołówki. Dodaj ręczniki na szarym panelu pod półkami. Wytnij wydrukowany stołek na stopy. Umieść go blisko półek z ręcznikami. Pomaluj widok na wolnej przestrzeni. Pokryj górę niebieską akwarelą. Zrób spód na zielono. W oddali będzie znajdowała się latarnia. Dodajmy również fale. Co za ładna kuchnia! Teraz księżniczki nie będą musiały się martwić o ich dietę. Będziemy gotować dla nich jedynie naturalne, zdrowe, papierowe jedzenie. Póki co nie ma niczego w lewym skrzydle. Zróbmy w nim sypialnię.
Drzemka jest bardzo ważną, a na pewno najprzyjemniejszą częścią dnia. Zróbmy maseczki do spania, żeby nic nie przeszkadzało naszym maluszkom. Odmierz odległość między skroniami, dzięki temu maseczka będzie pasowała. Dodaj oznaczenia na wzorzystym papierze, używając pisaka, i odrysuj maseczkę. Możemy teraz ją wyciąć? Nasze dziewczyny wyglądają w nich tak słodko! Arielko, zostaw ogon w szafce, dziś nie będzie padać. Reszta dziewczynek zostawi w nich jej płaszcze i kalosze do wyschnięcia. Spójrzcie, co przyniosła Roszpunka! To pudełko pełne zabawek. Wow, mamy tu tyle rzeczy! Tiana nauczyła się gotować, gdy była bardzo malutka. Dlatego postanowiła przygotować babeczki dla przyjaciółek. Po przekąsce pora odpocząć. To był wyczerpujący dzień. Dziewczynki zmęczyły się i szykują do słodkiej drzemki. Tymczasem pomyślimy nad nowymi lalkowymi dodatkami. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o chodzeniu do przedszkola z księżniczkami, subskrybuj nasz kanał Lalilu i kliknij w dzwonek. W ten sposób nigdy nie przegapisz nowości z papierowego królestwa.